taką kawę piję. No, czyli masz słodkie życie. Kiedyś mi powiedziała moja żona. No rany, nie wierzę, normalnie jakbym siebie słyszała, słuchaj. Lubię. No piękna jest ta Łódź. Nie wiem, czy bym chciała na takiej mieszkać. Pcham do przodu. Pcham do przodu? Pcham do przodu. Fa? Pcham? Pcham do przodu. Pcham do przodu. Bardzo się fajnie jeździ tutaj tym publicznym transportem. Ja już tu w ogóle się odzwyczaiłam, nie? Bo jednak nawet jak mieszkałam tutaj, to bardzo rzadko korzystałam, bo głównie jeździłam samochodem. Jak ktoś mieszka w Londynie, to oczywiście używa publicznego transportu dużo więcej. A jak się mieszka poza Londynem, gdzieś w innych miejscowościach, to głównie jeździ się samochodem. Ale generalnie właśnie Londyn słynie z tego też, że jest bardzo dużo zieleni. Zobaczcie tutaj. Jest bardzo dużo parków i teraz nawigacja mnie poprowadziła przez taki zielony teren. To nie jest park, tylko po prostu no, trochę zielonej przestrzeni. Tutaj taka ciekawostka właśnie odnośnie lasów i parków. W Londynie, nie tylko w Londynie, tylko w całej Anglii nie ma czegoś takiego jak u nas lasy państwowe. Tutaj wszystko jest prywatne. Tak więc lasy należą też do osób prywatnych, ale są takie miejsca, gdzie kawałek lasu, łąki czy czegoś należy po prostu do państwa i jest udostępnione i wtedy jest coś takiego jak tutaj różne ścieżki wyznaczone i to się nazywa public footpaths. Idę. O, muszę sprawdzić na mapie, w którą stronę muszę iść, ale jestem w bardzo fajnym miejscu. Popatrzcie. Wow! A tam za mną jest pan na łódce. Łódka taka nazywa się narrow boat tutaj w Londynie i nie tylko, bo również w całej Anglii jest bardzo dobrze rozbudowana sieć kanałów i po tych kanałach kiedyś przewożono głównie towary. Dzisiaj łódki zostały przerobione na takie właśnie łódki, na których się mieszka i one się nazywają narrow boats. A niektóre z tych łodzi są zamieszkałe na stałe. Ludzie sobie mieszkają właśnie na tych łódkach. Jak dobrze pamiętam, to niektóre mają tylko metr szerokości. Tak więc wyzwanie jest mieszkać na takiej powierzchni, która wprawdzie ma kilka metrów długości, chyba nawet z 10, ale szeroka jest tylko na metr. Może półtora? No, półtora powiedzmy. O proszę, tutaj kolejna. Ludzie mają takie mini ogródki, uprawiają jakieś tam roślinki. O! Jeszcze jakiś jeden żonkil. I takie łódki można też wynająć sobie na taki rejs jednodniowy, na weekend, na tydzień. Hello. Thank you. You're welcome. O, i jeszcze taka jedna rzecz właśnie chciałam wam powiedzieć. Teraz mijałam się z jakimś panem tutaj na tej ścieżce, gdzie tak naprawdę spokojnie byśmy się mogli minąć, ale tutaj każdy jest taki grzeczny, że ci ustąpi miejsca. Właśnie ta kultura taka, która tutaj jest, ona wynika jakby z dwóch rzeczy. Jedna to jest właśnie takie bardzo dobre wychowanie, ale druga to jest także prawo. Widzę, że pogoda tutaj jak w Świnoujściu. Trzeba mieć okulary przeciwsłoneczne i kurtkę. Właśnie zaczęło padać. Przed chwilą świeciło słońce, musiałam się porozbierać. A teraz po prostu nagle zaczął padać deszcz. Gdzie ja mam iść? Popatrzcie, jak tu fajnie. I to jest niesamowite, że jestem po prostu... Nie jestem w samym centrum Londynu, ale całkiem niedaleko. No dobra, tak więc dopóki nie pada tak mocno, to mogę wam poopowiadać po drodze. Tutaj idę wzdłuż tego kanału. O! Znowu tam są te łódki, tak? Kolejne łódki. A ja wam właśnie powiem, jak tutaj jest właśnie z tym safeguarding. Chciałam wam właśnie powiedzieć. Tutaj są dwie takie zasady. Jedna to jest safeguarding, a druga duty of care. I chodzi o to, że
jakby prawem nałożone jest, że instytucje muszą dbać, na przykład pracodawca o pracowników, nauczyciel o uczniów, kierowca autobusu o pasażerów. I tutaj jest bardzo dużo szkoleń z tego, więc jak ja pracowałam, to mieliśmy ciągle szkolenia, więc jak ktoś na przykład do nas dzwonił i zapisywał się, umawialiśmy go na spotkanie, to ja musiałam się go zapytać, czy on wie, jak do nas wyjechać. Jeżeli jedzie samochodem, no to takie informacje, jak jest bezpłatny parking, jak u nas pod budynkiem nie ma bezpłatnego parkingu, gdzie jest najbliższy bezpłatny parking. A jak ktoś na przykład autobusem, to pytałam się, czy wiesz, jak do nas wyjechać. I wiecie, właśnie nie zakłada się z góry, że wszyscy wszystko wiedzą albo że się znajdą. Tylko moim obowiązkiem było upewnić się, że ta osoba ma wszystkie informacje. Takie informacje na przykład, jak długo będzie spotkanie, że powinien sobie wziąć coś do jedzenia na przykład ze sobą. Albo czy można to jedzenie kupić u nas w budynku. No, stąd też właśnie jak się tutaj jeździ, porusza się po mieście na przykład, albo w ogóle, wiecie, idzie się, nie wiem, do szpitala i tak dalej, to cały czas się spotykamy z tym, że osoby są chętne, pomagają nam, ciągle się pytają, czy wszystko rozumiemy, czy potrzebujemy pomocy. Ja tutaj w którymś miejscu przed chwilą się zatrzymałam, tak jak teraz, bo jest ścieżka i ja nie wiem, czy iść w prawo, czy w lewo. I pani, która mnie mijała, od razu się zatrzymała i się pytała, spytała mnie, dokąd idę. Zanim ja zdążyłam nawet pomyśleć, że może się ją spytam, wiecie? Więc fajne to jest. Ale zaraz nikogo nie ma, więc sobie zerknę na mapę, gdzie powinnam iść, w którą stronę. Rany, ale fajne przejście jakieś. Tutaj idę przez takie żywopłoty. Co tam jest? O, dalej jakiś mostek widzę. Pięknie, fajny mostek. I gdzie mnie to poprowadzi dalej? Wow! Ale tu fajnie. Nigdy nie byłam tutaj w tej części Londynu. Popatrzcie, jak ładnie. Pięknie. Super. Umówiliśmy się właśnie w tej restauracji. Widzę po nazwie Lock and Key. O, dla tych, którzy się uczą angielskiego, to od razu powiem, że key to nie zawsze znaczy klucz. Albo jak jest pisane przez Q, U, A, Y na końcu, to key to jest taka zatoczka jakby, no tak w wolnym tłumaczeniu. Tak więc to jest key, a nie key, który przekręca kluczyk. Znowu wychodzi słońce. I tutaj poczekam na mojego gościa. Słuchajcie, patrzcie. Ale jaka ta jest piękna łódź, to jest taka właśnie typowa, one najczęściej są właśnie tak pomalowane. Nie wiem dokładnie ile one mają metrów, ale słuchajcie, wiecie co, ta to chyba ma ze 20. Aż chyba będę musiała sprawdzić. I popatrzcie, jakieś firaneczki, o, tak jak w Polsce, jak niektórzy w kamperkach sobie wieszają. Nie, żebym coś była przeciwnikiem firanek, ale tak tylko mówię. Tu jest jakiś numer telefonu, więc tak jak mówiłam, chyba można sobie to wynająć. Czy coś tam innego tutaj jest napisane. No nie wiem, nie będę zaglądać, bo jak ktoś tam mieszka, to... O, drewno, czyli mają kominek w środku. Nie chcę być, wiecie, za bardzo wścibska. Tak, więc fajnie, fajnie. Super, że są takie możliwości, nie? To nie jest tanie mieszkać na łodzi, to od razu powiem, te łodzie nie są tanie, ale to jest marzenie wielu osób tutaj. No, piękna jest ta łódź. Nie wiem, czy bym chciała na takiej mieszkać. Tutaj na tych kanałach jest fajnie, bo jest spokojna woda, nie buja. No i jest już mój gość, ale trochę go wyrwałam z pracy. Mówi, że jest lunch break i może, ale pisze maile, tak więc... Nie piszę maile, piszę na Teamsie odpowiadam. Zaraz będę dostępny, moment, sekunda. Jestem, cześć. Spoko, spoko, poczekamy. Wszyscy wiemy, jak to jest. No właśnie, ja sobie też naleję herbatkę. Jesteśmy w Wielkiej Brytanii, więc wypada pić herbatkę. No oczywiście. Powiem ci, że właśnie ja w Anglii przestałam pić kawę. Mhm, wyłączamy telefony. Tak, wyłączamy. Koniec. Jest piątek, długi weekend. Także ten, wszystkie zabawki na bok.
I teraz kawka. Kawka. Herbatka. Relax. W takim pięknym, normalnie jestem pod wrażeniem. Fantastyczne miejsce wybrałeś, muszę ci powiedzieć. Mieszkasz gdzieś tutaj w pobliżu? Tak, bardzo niedaleko. I to jest taka nasza mała Norwegia w ogóle. Później możemy się przejść tam, świetnie z tego mostu widać. Z jednej strony jest kanał, ten żeglugowy właśnie. Mhm. Nie wiem, ty mieszkasz teraz w Slough. Ten sam kanał jest w Slough, stąd można iść spacerem do Slough. Lub jechać rowerem do Birmingham, lub jechać rowerem w dół do Tamizy. Sprawdzę, jak daleko, może dojdę. Możesz spróbować dojść, ja ci później pokażę, jak to zrobić, co z tym zrobić. My jeździmy rowerem wzdłuż kanału do Windsoru. Trzeba dojechać do Slough i przejechać przez drogę na drugą stronę. Mhm. No dobrze, no to powiedz mi, kto ty jesteś, Polak mały? To ja jestem Polak duży. Ja się śmiałem, bo właśnie była rozmowa o niedźwiedziach dzisiaj i mówię, no niedźwiedzia dopiero zobaczysz, także... Ja jestem Łukasz, bardzo mi miło. Dziękuję w ogóle za zaproszenie i za możliwość wystąpienia na waszym kanale, no to bo ja dziękuję, oglądam was od dłuższego czasu, odkąd... Naprawdę, oglądasz? Tak, oglądam was i oglądam wasze... Generalnie podoba mi się idea van life'u, podoba mi się to wszystko. No niestety nie dograliśmy tego z moją małżonką. No i są rzeczy, w których trzeba iść na kompromis. Dograliśmy wiele innych rzeczy, robimy wiele innych fajnych rzeczy razem, robimy turystykę razem, robimy wycieczki razem. Ona jeździ z nami na moje spędy rowerowe, gdzie ja się udzielam i że tak powiem, daję z siebie bardzo dużo i fizycznie na rowerze, i też ja uwielbiam w ogóle ludzi. Ludzie są moim napędem. Ja czerpię energię, może nie jestem wampirem energetycznym, ale czerpię energię z ludzi, z tego, żebym mógł coś zorganizować, coś zrobić. I ona jest z tym okej, Emilia. I ona zostaje w domu, w tym momencie jest z psem. Na przykład jedziemy 16 czerwca na taki wyjazd na 100 mil na rowerze, na RAFA 100. To jest pamięci pilotów RAF-u i my wystawiamy polską reprezentację, dużą dość. I jedzie z nami Emilia i jedzie z nami z psem i my pójdziemy na rower, a ona sobie pójdzie nad jezioro, będzie sobie robić jakieś tam swoje rzeczy, czytać książkę. Natomiast no nie udało nam się też, źle jest powiedziane, bo ja też mam vana, mam busa, w którym można spać, spaliśmy w nim z Emilią. Ona ma tylko taki problem, że nie toleruje zimna. Ja nie wiem, jak ty to robisz, bo dzisiaj mówiłaś, że jesteś totalnie ciepłolubna, a wiem, że noce w takim samochodzie, jaki macie, mogą być zimne, więc będziemy rozmawiać o sprawach technicznych, typu śpiwory dzisiaj. To ja od razu może odpowiem na to pytanie, bo to jest jedno z najczęściej padających pytań tam na kanale. Jak ktoś nowy zaczyna oglądać i jeszcze nie widział tych poprzednich, jak byliśmy na przykład w Szwajcarii, czy w Austrii, czy nawet w Iranie mieliśmy na dzień dobry minus 20 stopni. Tak więc powiem szczerze, że bałam się bardzo tego, bo my nie mamy vana, więc jest to takie trochę jeszcze bardziej ekstremalne i ciężej jest z tymi temperaturami. W namiocie nie ma problemu, bo w namiocie mamy ogrzewanie, ale ja muszę też gotować i wszystko jest na zewnątrz, kuchnia jest na zewnątrz i nie mamy toalety. Tak więc po prostu jak ktoś zaczyna oglądać, to polecam pooglądać poprzednie odcinki z innych krajów, bo tam zawsze pokazuję. Dajemy radę, powiem szczerze, zaprawiona już jestem w boju. Najważniejsze, żeby było ciepło tam, gdzie się śpi, tak więc do spania, bo trzeba też jakby wysuszyć ubrania, na przykład jak one przemokną, rozumiesz, to są takie ważne rzeczy. A natomiast w dzień, jak się dobrze ubierzesz, to nie ma problemu właśnie być na zewnątrz. Możemy się osłonić, od deszczu na głowę nam nie pada, tak więc to jest najważniejsze. Czasem, jak ekstremalnie długo pada, też życie nas nauczyło, że musimy sprawdzać pogodę i planujemy na przykład, gdzie się zatrzymamy, więc jak wiemy, że jak będzie 3 dni non stop lało, to szukamy takiego miejsca, gdzie może mamy trochę więcej zadaszenia. Na przykład w Albanii mieliśmy takie świetne miejsce, gdzie po prostu na opuszczonej stacji benzynowej spaliśmy, więc mieliśmy ogromny dach, taki co jest, wiesz, nad dystrybutorami. Tak, i tam żeśmy sobie po prostu te 3 dni koczowali, czekaliśmy, aż pogoda się polepszy, tak więc... Zadam pytanie mojej żony, śpisz w skarpetach? Zawsze, okay. Ale ja nie tylko śpię w skarpetach, słuchaj, ja chodzę w tych skarpetach non stop, wszyscy się ze mnie śmieją, bo często ludzie, wiesz, śmigają w krótkich spodenkach, a ja zawsze mam skarpetki, mam letnie i zimowe. Super. Tak. A co sobie zamówiłeś, kawę? Tak, czarną kawę, czarną i gorzką, taką kawę piję. No, czyli masz słodkie życie. Też mam słodkie życie i nie używam cukru od wielu, wielu lat. Jak nie muszę używać, oczywiście zdarza mi się zjeść ciastko, czy tam gorzką czekoladę, bo słodkiej też, mlecznej też nie lubię, więc to takie jest
Wydaje mi się, że tak bardzo dużo mam smaków dorosłości już w sobie. Tak jak kiedyś za dziecka człowiek lubił, nie wiem, kinderjajko, jakieś takie dziwne rzeczy. Tak im... my się zawsze śmiejemy w domu, że cebula, chrzan, musztarda, czerwone wino, sery francuskie, gorzka czekolada, to są smaki dla dorosłych. Dziecku tego nie dasz, nie przekonasz go, że to jest dobre. Natomiast jak jesteś dorosły, to faktycznie możesz się rozkoszować tą kostką czekolady, nie wiem. No potem już dochodzą takie rzeczy jak, nie wiem, zwracanie uwagi na to, że jest śpiew ptaków. I to nie jest ten śpiew ptaków o 3 rano, jak się wraca z imprezy i one dokuczają. Tylko na przykład dzisiaj czy wczoraj byłem na spacerze z psem i mówię, jak tu jest głośno, jak tu jest dużo ptaków. Jak jeżdżę na rowerze, ta cisza. Dlatego jeżdżę bocznymi dróżkami, żeby unikać cywilizacji w ogóle. To jest ciekawe, jesteśmy w Londynie, jesteśmy w wielkiej metropolii. Tam jest czapla, tam są łabędzie, tu ludzie żyją na łódkach. To jest też taki inny Londyn, taka oaza zieleni, ta woda. To jest takie moje, my tutaj uciekamy na te spacery do tego lasku z psem. Natomiast no, prawda jest też taka, że swędzi nas coraz bardziej, żeby stąd wyjechać za miasto, żeby pójść mieszkać na wieś, no ale to takie dalekobieżne plany. Dziękuję, że spotkaliśmy się w tym miejscu, bo mogę Wam właśnie pokazać inny Londyn. Ten Londyn i w ogóle cała Anglia jest bardzo zróżnicowana. Mi się wydaje, że tak do pewnego stopnia jest wszędzie, że można sobie znaleźć jakieś takie fajne miejsce. Zanim mi powiesz więcej, to najpierw może powiedz mi, jak Ty tutaj się znalazłeś w ogóle. Historia jest długa i byłoby o czym opowiadać, bo w marcu, w Dzień Kobiet, minęło 20 lat, jak przybyłem do brzegów Wysp Brytyjskich po raz pierwszy 8 marca. Jeszcze przed Unią, jeszcze w tych czasach, kiedy najpierw w autobusie była impreza, potem wszyscy mówili, że są zrelaksowani. Później na 100 km przed Calais już wszyscy mieli stres, że mogą nie wjechać, że do córki, że do pracy w poniedziałek. Więc no, taka emigracja prawdziwa to była, taka ucieczka. No i jak wcześniej wspominałem, przyjechałem tutaj 20 lat temu z jedną walizką ciuchów, mając 20 parę lat. Przyjechałem przerywając studia, bo moje życie nastoletnie i moje życie dorosłe, gdzie pracowałem, gdzie byłem na etacie, gdzie mieszkałem w mieszkaniu moich rodziców, w sumie niczego mi nie brakowało, tylko tamte realia tej Polski lat 2000 i może głowa pełna marzeń i trochę mi się budżet nie spinał, a siostra była już tutaj dłużej i trochę żeby pomóc rodzicom, trochę żeby pomóc mnie, wyciągnęła tą rękę i tutaj przyjechałem. No i przyjechałem 20 lat temu i tu całkiem niedaleko stąd, na Greenford. I małem się różnych zajęć na początku, zaczęło się oczywiście, chociaż nie oczywiście, bo pierwszą moją pracą tutaj była praca woźnego, pomocnika woźnego w szkole. No ale moi znajomi wiedzą, jak się ta praca skończyła dość szybko, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo po prostu nie dogadałem się z szefostwem i dość szybko się ta praca zakończyła. Później stawiałem kroki pierwsze na budowie, ale nigdy mnie to nie pociągało, a dodam jeszcze, że z zawodu jestem geodetą, więc zawsze mówili mi w szkole, że to jest taki zawód prestiżowy w Polsce, szanowany i w ogóle będzie fajnie w życiu. Więc powiedzieli mi, że będzie fajnie, więc miało być fajnie. Oprócz tego uwielbiam podróże, uwielbiam geografię, mapy i samochody, więc wymyśliłem sobie, że będę w tym kraju albo geodetą, no ale byliśmy przed Unią, było ciężko. Język był taki, jaki był. Dzisiaj słyszałem, jak z Jackiem rozmawialiście o języku. Też mi się wydawało, że mówię po angielsku i że mówię po angielsku dobrze. Natomiast no, w pierwszym sklepie, w jakim byłem, tutaj lokalny chłopak zapytał się mnie z tutejszą gwarą: "Alright, mate", więc ja mu powiedziałem: "No, thank you". I w tym momencie mówię, czy ja coś zrobiłem źle? No i tak poszedłem do szkoły językowej po to, żeby dostać wizę studencką i żeby trochę podszlifować język. Ale w międzyczasie już poszedłem też pracować jako kierowca za kierownicę. No i żeby tak po angielsku mówiąc, to cut long story short, spędziłem za kierownicą różnych pojazdów, od osobówek, przez limuzyny, przez busy dostawcze, przez home shopping, czyli zakupy do domów. Dobre 2-3 lata, aż wylądowałem w firmie, która zajmowała się dostarczaniem transportu dla inwalidów. I znowu taka ścieżka
otwarte kolejne drzwi, nowa kariera, że może za chwilę będę, nie wiem, menadżerem, kierowcą, sprzedawcą, przedstawicielem handlowym, będę w stabilnym zatrudnieniu, będę robił, właśnie dostarczał samochody dla inwalidów. No ale też gdzieś się noga powinęła, w międzyczasie poznałem moją obecną, jedyną małżonkę. I ona mówi do mnie, przecież ty jesteś geodetą, przecież ty możesz robić geodezję, przecież to jest szanowany zawód. I znowu wracamy do tego punktu wyjścia. No i faktycznie namówiła mnie, język już był inny, czasy były inne. Ja wysłałem kilka CV i za chwilę się okazało, że byłem geodetą. I byłem tym geodetą w tak zwanym construction, czyli na budowach takich grubego kalibru, typu Westfield, typu Shard, duże inwestycje lotniska, robiłem wytyczenia budynków, robiłem jakieś tam zaawansowane rzeczy. No i gdzieś tam w międzyczasie w tej karierze udało mi się trafić na tory. A jak to się mówi w Polsce, kto ma w głowie olej, ten idzie na kolej. I jak odkryłem smak geodezji kolejowej i tego, że w nocy na torach pracuje się tylko tyle godzin, ile się pracuje, a reszta dnia jest wolna, więc mówię, znowu złapałem Pana Boga za nogi i teraz będę pracował na nocki. W międzyczasie miałem też jechać do Abu Dhabi, budować Uniwersytet Sorbonne, ale żona mi nie puściła, powiedziała mi, że nie będzie takich rozłąk między nami, więc rozumiem, szanuję, doceniam, ale zostałem tutaj. I w jednej, drugiej firmie pracowałem w nocy w tunelach, najpierw na tak zwanym tutejszym PKP, czyli Network Rail, co oznaczało dalekie podróże. A ona chciała, żebym był w domu, więc aplikowałem o pracę dla londyńskiego metra. No i od 2011 roku pracuję dla metra w Londynie. Pracowałem na nocki przez kilka lat. Później przeniosłem się do biura. A w 2020 w marcu zostało mi powiedziane, że mam iść do domu na kilka tygodni pracy. I minęło 3 lata, jak pracuję z domu. No a jak pracuję z domu, to okazało się, że mam mnóstwo czasu na realizację pasji. A że pasji mam sporo, to mam co robić. Więc cieszę się bardzo, że mam taką pracę biurową, która pozwala mi na tą dużą ilość wolnego czasu i na tą realizację pasji. Ale o pasjach to za chwilę porozmawiamy, bo mi zaschło w gardle. Kawę, herbatkę. Może piwo, jak chcesz, czy drinka? Nie, o tej porze. No już z południu, już można. Jak picie, to, jak mówią... Picie rumu po 12, przed 12 nie robi z ciebie alkoholika, tylko pirata. Ja wiem. I to jak mówią Anglicy, zawsze gdzieś jest wine o'clock, nie? Ale ja lubię, jak wine o'clock zaczyna się o 7. Wieczorem. Tak. I jak mam blisko łóżko. Okej. Okay. No to wiesz. Dostałam tutaj jakieś naklejki. Jedna mówi Polska Grupa Rowerowa, a druga Polski Snowboard Club UK. Tak, no to są właśnie rzeczy, które zajęły mi czas. Tak naprawdę rowery od pandemii, chociaż już wcześniej jeździłem na rowerze, ale grupa rowerowa powstała w pandemii tak naprawdę. Natomiast grupa narciarsko-snowboardowa powstała wcześniej. To są grupy na Facebooku, to są kluby, to są właśnie miejsca, gdzie postanowiłem realizować swoje pasje, jak wcześniej mówiłem. Ja w ogóle chodzę po świecie i mówię coś takiego, że będę żył kiedyś z pasji, a że mam mnóstwo tych pasji, to będziesz czego żyć. I dlatego robię to, co robię. I jak już wcześniej mówiłem, jestem wdzięczny mojej pracy i pozycji, którą mam, że mam tyle wolnego czasu, że jak to mówi moja żona, po pracy mogę żreć śnieg, czyli zajmować się grupą narciarską. No albo gryźć dętki w lecie, tylko że z rowerami to jest tak, że rower miał każdy praktycznie. Rower każdy dostał na komunię, czy miał jakiś tam rower, gdzieś tam jeździł, coś tam jeździł. I rowerzystów się nazbierało, tak naprawdę jest nas prawie 4000 w tej grupie i nazbierało się to raz, dwa, trzy. I naprawdę ta grupa żyje. Tym się różnimy od tych różnych forów, że na forach się wymienia informacje, kto na jakim sprzęcie jeździ, jakie dystansy, a my się spotykamy. Spotykamy się tu na miejscu, spotykamy się, robimy wyjazdy różne rowerowe, jakieś tam mniejsze, większe happeningi na kilka dni, jeździmy na wspólne trasy. Udało mi się zabrać, co prawda, jako organizator, a nie uczestnik, bo okazało się w tamtym roku, że jestem za słaby, a po drugie,
nie było komu zrobić tego supportu, który był czy nie był potrzebny, nie mnie to oceniać. W każdym razie zrobiłem wyjazd z Londynu do Paryża na rowerach dla 7 śmiałków, którzy... Będzie o tym, mamy kanał YouTube, będzie o tym film na YouTubie, a tak samo jak ty. Ja też mam całą górkę filmów do przerobienia i moja górka jest trochę chyba większa niż twoja, chociaż nie wiem, jak daleko sięga twoja. A jak się nazywa twój kanał? Jeden się nazywa Polska Grupa Rowerowa UK, a drugi nazywa się Polski and Snowboard Club UK. I na jednym są filmy z naszych wyjazdów narciarsko-snowboardowych, czy tutaj tych spotkań, bo w Wielkiej Brytanii też są hale, w których jest śnieg, jest zimno w środku i się jeździ na nartach. I tam też się spotykamy na otwarcie sezonu, na zamknięcie sezonu. Ale głównym celem tej grupy jest organizowanie wyjazdów i to, żebym ja, bo to głównie ja tam działam i robię te wyjazdy, miał z kim jeździć na nartach. Kiedyś mi powiedziała moja żona, że ona nie ma siły, nie ma ochoty, że to jest w zimie, że tam jest zimno, jest pięknie, ona lubi jeździć, ona umie jeździć na nartach. Natomiast no nie jest to jej sport, ona jest z Bydgoszczy, ja jestem z gór, ona woli morze, ja wolę góry, chociaż morze też lubię i to jest takie fajne, że powiedziała mi któregoś dnia, że to kosztuje za dużo czasu, za dużo pieniędzy, ona nie ma na to możliwości urlopowych, ochoty i mam coś z tym zrobić i będziemy jeździć na narty raz na wakacje letnie w zimie, a raz na zimowe. No rany, nie wierzę, normalnie jakbym siebie słyszała, słuchaj, bo jak my żeśmy się, naprawdę bez kitu, jak my żeśmy się poznali z niedźwiedziem i zaczęliśmy żyć razem, poznaliśmy się na nartach i potem było tak, ja się zaczęłam uczyć jeździć na nartach, on jeździł bardzo świetnie i potem on, wiecie, następny urlop to na narty, urlop na narty, urlop na narty i po prostu 3 razy w roku jeździliśmy na narty i ja mu mówię, no wiesz, no ja chcę się nauczyć jeździć na tych nartach, ale też bez przesady. Bo ja kocham morze i chcę jechać na beach holiday. Mówię do niego, nie, musimy raz jechać na narty, raz na plażę. I tak więc, ale po 10 latach próbowania, nauczenia się jeździć na nartach, niestety się poddałam, muszę powiedzieć. Ale jeździsz. Nie wiem, co mam ci teraz powiedzieć. Zapraszam do obejrzenia odcinku z Gruzji. Gruzja na nartach i powiem tylko, że był wypadek i to był taki przełom. A nic mi się nie stało, jak widać, mam jeszcze wszystkie, mam nogi, ale jednak nie, stwierdziłam, że narty to nie moja rzecz. Moi koledzy, których poznałem przez klub narciarski właśnie, który założyłem i robimy czasami wspólne wyjazdy, byli w tym roku w Gruzji właśnie i na Kaukazie i byli zachwyceni, także pomimo tego, że jest to kierunek dość trudny logistycznie stąd, bo nie ma bezpośrednich lotów, trzeba przesiadki robić w Krakowie, w Warszawie, czy w Stambule, czy w Niemczech gdzieś. No ale da się to zrobić. Ja natomiast bardzo się cieszę, że ta grupa narciarsko-snowboardowa tak się rozwija, bo też tam jest ponad 1000 członków. A moim osobistym sukcesem tego roku, normalnego roku sezonu narciarskiego, były 3 wyjazdy w ciągu tego sezonu. I ten ostatni udało mi się zabrać 32 fantastyczne osoby na wyjazd do Dolomity. No i jak dla mnie grupowo ten wyjazd był najlepszy, jeżeli chodzi o dużą grupę. Sportowo bywały lepsze, ale tutaj po prostu atmosfera, ludzie, włoskie słońce, włoski klimat. Byliśmy w 3 dolinach we Francji i nie było to samo, jednak Włochy to Włochy. Ale no, tak jak mówię, wielki sukces, ja zapraszam w ogóle na Facebook do tych moich grup. Tu jest napisane Polski Snowboard Club UK. Tu też jest napisane to samo, tu jest QR code, który można zeskanować. Ja oczywiście tam w opisie dam wszystkie linki. A ja bardzo dziękuję i niekoniecznie trzeba być z UK, żeby jeździć z nami, bo można przyjechać z Polski, można przyjechać z Holandii, był chłopak tym razem, z nami była dziewczyna z Estonii. I tak naprawdę spotkaliśmy się na lotnisku. Kto nie ma transportu, kto się boi jeździć wypożyczonym samochodem w Alpach, to mam możliwość i zabrania kogoś do busa swojego i mam też na przykład we Włoszech kolegę, który organizuje transfery w ogóle. Możemy też powiedzieć o Wojtku, który tak samo jak ja żyje z pasji, tylko że nad jeziorem Garda w ogóle, bardzo ciekawa osoba. Oni z kolei robią aktywne wakacje dla Polaków nad Gardą i w północnych Włoszech. No cudne rzeczy. W ogóle jak się wejdzie w ten świat tych ludzi nowocześnie myślących i którzy pasję zamieniają na pracę, no to po prostu
ja chodzę po domu czasami i kombinuję, mówię do Emilii, muszę coś zrobić, żeby zacząć żyć z pasji, bo ja mam fajną pracę, ona nie jest ciężka, ona daje stabilne, że tak powiem, możliwości, natomiast no, nie ma tego dreszczu emocji w postaci grupy ludzi do ogarnięcia, w postaci tej całej logistyki, pożyczania busów, latania samolotami, robienia różnych fajnych rzeczy, a to mnie napędza. Zatrzymaj teraz i zobacz tą czaplę. Zobacz czaplę, gdzie czapla? Zieleń angielska jest taka wow, taka, zawsze jestem w szoku, jak tu jest zielono. W Anglii... Tam jest do Slough, tamtą stronę. Aha. I też robimy mnóstwo zdjęć. Jak widać, Anglia w rozkwicie. Pięknie kwitnie wszystko, po prostu wow. W domu, że wstajemy od tych biurek, że idziemy na ten spacer, idziemy czasami razem, idziemy z psem. I to jest też fajne właśnie, że jest ten kontakt z tą przyrodą, no przecież to jest zupełnie inny rodzaj postrzegania świata, kiedy się patrzy na tą zieleń, na te łódki, na ten spokój, jaki tutaj jest. Tu nie ma ani grama cywilizacji w tym momencie, no są te łódki niby, ale to tak jak w XVIII wieku, XIX, ale nie ma samochodów, nie ma szumu. Jest naprawdę fajnie, jest sympatycznie. Mogę coś powiedzieć, proszę Możesz. Pana? Ja właśnie chciałam, bo tu żeśmy się zgadali na temat psów, że wiele osób nie chce mieć psa, bo uważa to, że będzie mieć problem, że właśnie na przykład będę musieć chodzić na spacer cały czas, no to właśnie super, że będziesz musieć wychodzić na spacer, że wychodzisz przed pracą, w lunch break, po pracy, czy chcesz, czy nie chcesz, bo ty potem wyjdziesz i podziękujesz sobie, że wyszedłeś. Tak, a zwierzę też będzie wdzięczne generalnie, bo będzie miało spełnione swoje potrzeby i będzie też lepsze, także tu pod tym względem mogę też dorzucić trochę dziegciu do tego słoika miodu, który tutaj był, bo posiadanie psa w Wielkiej Brytanii i na przykład limity, które robi pies na podróże, są dość duże. Nie wiem, czy wy swoje psy mieliście zarejestrowane tutaj, czy w Polsce, ale są te opłaty za wywiezienie psa. O, dziękuję! Za wywiezienie... Mogę ręki brakowało, jesteś taki za wywiezienie psa do Europy jest opłata i to dość duża. I jakby chciał człowiek tak podróżować jak kiedyś, no to problem tu jest na przykład taki bardzo duży z lataniem. Znaczy nasz pies jest za duży, żeby z nim latać i tak, ale no ludzie mają różne skojarzenia. No pies na pewno jest ograniczeniem, natomiast no muszę tutaj przyznać Emilka, że no fajny jest ten pies i lubię go. No. Chodź Nieszka, chodź. Reja. Reja. A powiedz mi, uwaga, powiedz mi, lubisz mieszkać w Anglii? Lubię mieszkać w Anglii. Nie powiem, że nie wolałbym mieszkać w Alpach, bo pewnie bym wolał mieszkać w Alpach i wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą o tym. Nie mam jeszcze pomysłu na to, jak bym mógł mieszkać w Alpach, ale ja to wymyślę z biegiem czasu prawdopodobnie. Natomiast na przestrzeni 20 lat ta Anglia bardzo dużo mi dała. Pierwsza rzecz to jest taka, że no, będąc w szkole czy na studiach nawet nie marzyłem o tym, że będę pracował dla takiej organizacji, dla takiego przedsięwzięcia, jakim jest London Underground, TFL. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Anglia dała mi możliwość podróżowania tam, gdzie chciałem, wtedy, kiedy chciałem, robienia tego, co chciałem. Ja bardzo dużo świata zwiedziłem, mając bazę w Anglii i to nie tylko dlatego, że były tanie bilety, po prostu był cały świat w zasięgu ręki, więc to, że Heathrow jest tak wielką bazą wypadową na cały świat, udało nam się być i w Azji, i w Ameryce Środkowej. Wiadomo, że jest niedosyt, że chciałoby się więcej, zresztą
Nie wiem, jak cię pies wpuści do domu, to mogę ci pokazać mapę miejsc, w których byliśmy, bo mamy na ścianie. W każdym razie lubię mieszkać w Anglii, jako podsumowanie i uważam, że jest to przyjemny i ciekawy kraj do życia. I wiem, że wiele osób mówi, że no nie do końca jest fajnie, no jest brudno, jak widzimy. Jakie brudno? To chyba nie byli w Afryce, w Albanii, nie byli w Turcji. No ale nie porównujemy w tym momencie Wielkiej Brytanii do Albanii, bo na szczęście tutaj nie ma bezpańskich psów, a tam są niestety, ale no, no szału nie ma, jak widać rower jest. O, rower, patrzcie. No. Słuchajcie, żebyśmy nie byli gołosłowni. Tak, no nie ma. Są to takie historie pod tytułem jest to kraj wielokulturowy. To multikulti ma swoje dobre i złe strony. Nie wiem, nie chcę powiedzieć za dużo, ale lubię mieszkać w Anglii. No, ja też lubiłam mieszkać w Anglii, już mówiłam przedtem, mieszkać, pracować, uważam, nie ma, tak jak ty mówisz, nie wszystko jest idealne, ale mimo wszystko uważam, że lepiej niż w Polsce i lepiej niż w wielu innych krajach. My tu czasem chowamy się w krzaki, bo ktoś przechodzi albo idzie, biegają, ścieżka... jadą na rowerach. Tak. To aktywny wypoczynek. Dokładnie. Ścieżka jest dokładnie na dwie osoby, więc wtedy my musimy po prostu ustąpić miejsca. Więc wracając do twojego pytania, czy lubię mieszkać w Anglii i dlaczego lubię, no to lubię właśnie wejdziesz w krzaki, za tą przyrodę, która tutaj jest, już wcześniej mówiłem, za zabytki, za to, jak ten kraj wygląda, jest blisko do Szkocji, która jest cudna, i za ludzi. Lubię tych ludzi, którzy są uśmiechnięci na co dzień. Nie ma tutaj jakiegoś takiego, nie wiem, miny na kwintę u ludzi, którzy cię obsługują, czy w urzędach, co pamiętam z Polski, czy w sklepach, którzy są za karę na kasie. Raczej ci ludzie są uśmiechnięci. Pamiętam to, jak przyjechałem, że to było takie aż dziwne. Dlaczego oni wszyscy się tak cieszą? Z czego oni się tak cieszą? Po prostu, no, każdy mówi hi, how are you? Takie to jest naprawdę, nie wiem, nie chcę powiedzieć, zabrzmieć zbyt optymistycznie, ale jest fajnie, jest przyjemnie. No okej, okay, ale na pewno jest coś, czego nie lubisz. Co ci się nie podoba w Anglii? W Anglii co mi się nie podoba? Patrzcie, aż się zatrzymał. Nie podoba mi się, że jest trochę dużo śmieci. No to już mówiliśmy o śmieciach. Mówiliśmy o śmieciach, a tak to... co mi się w Anglii nie podoba? Nie wiem, ostatnio, że chodzę z psem i ten pies te śmieci je, to mi się nie podoba. I to już wiemy. A co mi się jeszcze nie podoba? Okej, okay. A będziesz mieszkał w Anglii do końca życia? Nie wiem, nie jest to powiedziane. Jakbym mógł, to chyba bym nie mieszkał. A czy będę mógł, to jeszcze nie wiem. Przypuszczam, że zależy to ode mnie, czy będę mógł, czy nie. Ale myślę, że nie jest to wykluczone, ale nie mam tak precyzyjnych planów na dzień dzisiejszy jeszcze. No, ale uwaga, w Anglii na spacery chodzi się w takich butach, słuchajcie, bo zobaczcie, jaka jest dalsza część ścieżki. Tutaj jakieś takie błotko, no bo jednak w Anglii często pada, co tu dużo gadać. A tutaj od razu mi się przypomniało, jak chodziłam do pracy z dwoma parami butów, czyli właśnie takie buty do chodzenia rano, bo szłam wyprowadzać psa. Mogłam zabierać psa do pracy, więc to też jest kolejna taka fajna rzecz. I tutaj też często panie, na przykład jak ktoś mieszka w centrum Londynu i trzeba jechać metrem, wiecie, to jest dużo chodzenia. Takie normalne to jest, że ktoś godzinę dojeżdża do pracy i często musisz zmieniać różne środki transportu. Tak więc kobitki chodzą na przykład, wiecie, w jakichś fajnych sukienkach czy garsonkach i są w Adidasach, a w pracy sobie przebierają na bardziej eleganckie buty. Dobra, idziemy. Idziemy? Teraz no. Do przodu? Tak. Pcham do przodu? Pcham do przodu, no. Okej. Okay. Tak więc to sobie tam jakoś tak, tak, no, okay. I nie muszę się wrócić po telefon. Idziemy. Idziemy. Jeny, jak tutaj jest wszędzie ładnie. No to cieszę się, że ci się spodobało. Strasznie na naszym nordholtko-jedingowym
nazwijmy to, spociku. Aha, tutaj zauważyłam, że tutaj są takie przejścia, bramki, czyli musisz mieć pewnie, musisz płacić, żeby można było musisz tam... Musisz znać kod. Aha, musisz znać kod, żeby przejść tam dalej. Tak, a tutaj tam zamykają o 17. Którą? Tą? Bramkę? Mhm. Aha. No to jest taka ciekawostka, bo ja zawsze się śmieję, że my robiliśmy van life zanim on był modny, bo tata mój miał busa, którym jeździliśmy po całej Europie jako cała rodzina. I tak naprawdę pierwszy raz w Turcji spanie w vanie na dziko przerabiałem w wieku 15 lat w 1995 roku.